moja wina! To przeze mnie! Wyrzućcie mnie do wody! Plusk wody, plusk! Nie ukrywam, że to też jest jakieś wyzwanie zdecydować się na to, żeby drugą część robić, ale tym razem to nie była tylko moja inicjatywa, to też się rzadko zdarza w teatrze, przynajmniej w moim wypadku, żeby zostać zaproszoną na konkretny temat. I tu żeśmy wszyscy doszli do tego wniosku, że dobrze by było spróbować powtórzyć tę sytuację. To pan dyrektor zaprosił aktorzy, i to jest prawie ten sam zespół, zasiliła nas Agnieszka Zyskowska-Biskup, więc mamy dodatkowe wsparcie jeszcze w jednej aktorce. No a temat, ja myślę, że wszyscy my ten temat nosimy, czasami różnie go nazywamy, te same uniwersalne prawdy chodzą za nami i tutaj jest okazja, żeby opowiedzieć. Myślę, że trudniejsze wyzwanie, bo dla sześciolatków, to znaczy od szóstego roku życia, ale wiem, że doświadczenie jest takie, że tu familijnie się wszyscy spotykali na pierwszej części, więc mam nadzieję, że też tak będzie z tym przedstawieniem, bo to jest chyba najważniejsze, żeby to również było może nie tyle rodzinne spotkanie, co wspólnotowe. My dużo o wspólnocie tu mówimy. Rozgniewałeś swojego Boga! Jestem Hebrajczykiem! To mój Bóg stworzył ten świat! Powinniśmy zacząć chyba od tego, że ta scenografia jest, jak to się mówi, od ziemi do sufitu. Tutaj bardzo dużo elementów zagrało, przynajmniej z tego, co tutaj oglądaliśmy. Tak, bardzo wiele elementów i ta scenografia wymyślona była w ten sposób, żeby znaczeniowo podkreślać opowieść, którą snujemy. Dla nas każdy element użyty tutaj jest wieloznaczny. Dla nas piasek, który jest wysypany na ziemi, to jest jednocześnie słowo. Bawimy się też kamerą, przybliżamy detale, żeby właśnie pokazać, że małe drewienko wzięte do ręki może pod jakimś kątem stać się lalką, może stać się osiołkiem. Przekształcamy przedmioty, które używamy, żeby grały w opowieści nawet kilka znaczeń. Wbrew pozorom to jest bardzo trudne do zagrania przedstawienie, bo jest bardzo misternie utkane i wystarczy, że jeden element troszeczkę nie zagra tak jak należy i efekt domina następuje, wszystko się sypie później. Więc trzeba być bardzo precyzyjnym, skoncentrowanym i to jakby ta cała trudność polega może nie tyle na animacji, której tutaj za wiele może nie ma, to jest bardziej lalka zredukowana do rangi symbolu, ale ta precyzja, ta partytura ruchów i scen jest po prostu tak ze sobą zespolona, że wystarczy troszeczkę je rozsunąć i już to przedstawienie nie działa, więc pod tym względem jest to bardzo trudne. Nie przyszedł w spodziewanym blasku i chwale. I choć nawet najmniejsze stworzenia mają swoje schronienia, on sam nie miał gdzie skłonić głowy.